skłusza Redeco. www.redeco.pl. Volleymania ma na celu m.in. propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów szkół podstawowych. W roku szkolnym 2015-2016 w programie wziął udział 500 dziewczynek oraz 250 chłopców z klas 4-6. Rozegrano 9 turniejów, w każdym z nich brał udział po około 350 dzieci. Przeprowadzono ponad 5 tysięcy godzin zajęć szkoleniowych. Niewątpliwie jest to wielki sukces Wrocławia, wrocławskiej siatkówki, że możemy dzisiaj gościć tutaj tyle dzieci, że możemy objąć w ogóle tym programem taką masę dzieci, tyle dziewcząt, tyle chłopców. Myślę, że to wielka radość zarówno dla prezydenta miasta, jak i dla nas ludzi związanych z siatkówką. Liczba uczestników budzi podziw, dodaje przedstawiciel miasta. Zdaniem Piotra Mazura najważniejsze jest jednak to, że w Volleymanii i innych podobnych programach mogą brać udział wszystkie dzieci, nie tylko te najbardziej utalentowane. To są najbardziej istotne programy, ponieważ one są skierowane na największej rzeszy uczestników. Tak naprawdę każdy może spróbować się w volleymanii, w basketmanii. W szkole prowadzone są zajęcia otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek, na płeć. I to nas cieszy, że bardzo dużo osób chce trenować. Inne programy skierowane już na, powiedzmy, ten sport bardziej kwalifikowany, na treningi dzieci w grupach, no to wiadomo, że to już jest wyselekcjonowana rzesza uczestników. Tutaj jest to dla każdego i to jest tak naprawdę takie zadanie publiczne gminy, aby każdemu umożliwić ruch, sport i spróbowanie się w różnych dyscyplinach. Dzięki programom zmienia się nieco nastawienie ludzi do sportu. Dzieci zarażają trochę swoimi ukochanymi dyscyplinami rodziców. Ważną rolę odgrywają też kluby sportowe. Te, zatrudniając wielkie gwiazdy, dają najmłodszym idolki i idoli. Siatkówka jest w tej chwili bardzo popularną dyscypliną, a to, że możemy powoływać się na wzorce, to może, że możemy pokazywać dzieciom takie zawodniczki, które grają w naszym ekstraklasowym zespole, jak chociażby w ostatnim sezonie Kasia Skowrońska do lata, to niewątpliwie jest to magnes do tego, żeby dzieci przychodziły na halę, uprawiały tą samą dyscyplinę, co te ich idolki i szły w tym kierunku. Niewątpliwie jest to wielka sprawa dla krzewienia kultury fizycznej po to, żeby dzieci właśnie wyciągnąć sprzed komputerów już bardzo popularne hasło, żeby właśnie dzieci mogły spędzać czas zarówno na świeżym powietrzu, jak i w halach, uprawiając sport. Sporo się zmieniło na przestrzeni kilku lat. Cieszy fakt, że wszyscy chcą się ruszać i bawić na sportowo. Coraz więcej osób chce uprawiać sport, dostrzega korzyści, które płyną z aktywnego trybu życia, no i my staramy się umożliwiać różne formy aktywnego spędzania czasu. To są akcje biegowe i to są również akcje w szkołach, które mają dzieciom stworzyć możliwość spróbowania się w różnych dyscyplinach sportu, bo wiadomo, że każdego interesuje co innego i to, żeby to zainteresowanie było, to jest konieczność właśnie, żeby te dzieci chciały się ruszać i uprawiały sport. Już wiadomo, że w kolejnym roku program ma być kontynuowany. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl